Otóż, Szanowni Państwo, Trybunał Konstytucyjny nie podjął żadnej decyzji o polexicie, nie podjął też decyzji o tym, że nie będzie już stosował wyroków TSUE. Podjął tylko decyzję o tym, że jeżeli TSUE będzie rozszerzać swoje kompetencje, urzędnicy brukselscy będą rozszerzać swoje kompetencje na dziedziny, których nigdy im nie przekazaliśmy, no to wtedy wyżej będzie polska konstytucja, będzie działała polska konstytucja. Dokładnie to samo zrobiły inne państwa, w tym Francja i Niemcy. I jeżeli uważacie, że Polska ma gorsze prawa niż na przykład Francja i Niemcy, no to warto przyjść na demonstrację Platformy Opozycji i Donalda Tuska. Jeżeli nie, to warto rozumieć, o co w tej sprawie chodzi. Bo chodzi o coś znacznie więcej. Mianowicie chodzi o to, kto ostatecznie będzie w Polsce podejmował decyzję. Czy ludzie, których sami Państwo wybierzecie, czy jednak zawsze ostateczny głos będzie należał do brukselskich urzędników w takich sprawach, których nigdy nie przekazaliśmy kompetencji, a do których dzisiaj roszczą sobie prawa, jak na przykład prawo rodzinne, moralność, kultura, organizacja sądownictwa, bezpieczeństwo, te wszystkie sprawy na granicy. Oto toczy się prawdziwy spór, proszę Państwa. Bo jeżeli my dzisiaj pójdziemy głosem opozycji Donalda Tuska, no to zgadzamy się na to, żeby państwo w przyszłości nie mieli wpływu na Polskę. I żeby o tym, co dzieje się w Polsce, decydowali zawsze jacyś brukselscy urzędnicy. Dlatego to jest tak naprawdę spór o to, czy Polska jeszcze będzie, czy Polski nie będzie. No będzie oczywiście, zostanie tylko oczywiście na mapie, ale decyzję tu będzie podejmował całkowicie kto inny. Dlatego ja zachęcam Państwa do tego, aby w niedzielę, kiedy Donald Tusk organizuje demonstrację, aby wszystkie kompetencje polskie przekazać urzędnikom brukselskim, aby wklejać ich grafikę z napisem Konstytucja. Wklejajmy wtedy Konstytucję, żeby przypomnieć, że tu dalej jest Polska. I w sytuacji konfliktu pomiędzy urzędnikiem brukselskim a Polakami zawsze staniecie po stronie Polaków i zawsze staniecie po stronie Polski. Bo jest głęboki sens w tym, żeby Polska dalej jako suwerenne państwo istniała. Do tego Państwa zachęcam.